Witam panowie ludzie. Dzisiaj będę robił ciasto śliwkowe, ale w tych chodkach gwarantuję wam, że jest naprawdę pyszne. Ale pierwsze co to muszę przygotować śliwki, wszystkie obrać sobie, pestki powyciągać, przekroić na pół, żeby później tylko położyć na gotowe ciasto, żeby się ładnie upiekło. Wszystkie śliweczki muszę w ten sposób wygrylować. Ostrugane teraz sobie poczekają. Następną rzecz, jaką musimy zrobić, to jest, no i później jeszcze kakao, dwie łyżki kakao, pół szklanki wody, półtora szklanki teraz cukru. Margaryna mi się rozpuściła, dosypuję kakao i mieszam. Jak się tylko zagotuje, wyłączam i muszę to ostudzić. Dopiero później będziemy ciasto dalej robić. Masa z margaryny już mi przestygła, więc dodaję 4 żółtka, co miałem z jajek. I za chwileczkę będę ubijał białka. I ubijam białka. Tutaj przygotowałem 3 szklanki mąki i proszek do pieczenia, to jest około 2 łyżeczek. Wsypujemy do mąki. Troszkę to zmieszamy, dokładamy do masy. Blaszkę przygotowałem wcześniej i wylewamy wszystko na blaszkę. I układamy śliweczki. I do piekarnika na 180 stopni, 50 minut. I tak wygląda ciasto czekoladowe ze szyfkami. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję bardzo.